Hej, cześć, tutaj Gracz Niedzielny, a to jest 23. odcinek z cyklu Zagrajmy we Wiedźmin Dwójeczka, Zabójcy Królów i oczywiście edycja rozszerzona. No cóż, jesteśmy na rynku w rozbawionym Flotsam, który świętuje pojmanie Jurweta, w ujęciu którego pomogliśmy w poprzednim odcinku, a jak również stoczyliśmy w poprzednim odcinku spektakularną walkę z Leto z Guledy, który, jak się okazało, jest wiedźminem, a dokonuje mordu na królach w północy, albo usiłuje dokonać mordu w królach w północy, na czyjeś najwyraźniej zlecenie. No cóż, ale żeby nie przedłużać zbytnio tutaj wstępu, co ja muszę teraz zrobić? Otóż gra, jak widać w prawym górnym rogu, nakazuje mi biec do karczmy, co też niezwłocznie uczynię. Biegnij, wiedźminie, biegnij. I wtedy Geralt tak ścisnął potworę łańcuchem, że jej oczy wylazły na wierzch i szybko wyzionęła ducha. Oho. A to i tak nie jest najlepsza historia o nim. Mógłbym jeszcze wiele opowiedzieć, jeno mi ociupinkę zaschło w gardle. No, Jaskier się tam popisuje. Wchodzimy, zanim powie więcej. Jest sam on. A oto i on sam! Czcigodne damy, zacni panowie! Przedstawiam wam Geralta z Rivii! Ale się o ciebie martwiłem! Musimy pogadać, Jaskier. Geralt, stałeś się bohaterem Flotsam! Napij się! Loredo stawia! No widzę, że Jaskier, nieważne w jakim celu, ale jak jest zabawa, to olewa wszelkie zasady. Później, Jaskier, nie mam czasu. Ze mną? Ze mną się nie napijesz? Muszę znaleźć Triss, widziałeś ją? Triss? A właśnie, Triss! Zupełnie zapomniałem. Poszła do Shili, do wynajętej przez nią izby. Chciała zobaczyć ten megaskop, czy jak to się zwie. Jeszcze raz, zdrowie pięknych pań! Piękne panie będą musiały poczekać, jesteś mi potrzebny. Chodź. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak, tajemnica zawodowa. Nawet nie chcę wiedzieć. Chodźmy. Biegnę za Jaskrem, zobaczymy jak... Witam! A właściwie to chciałbym wiedzieć, jak on zdobył ten klucz do gniazdka Shili. Mogłoby być to bardzo, bardzo interesujące. No, idź. Gdzie ona przepadła? No, Jaskier, widzę, że muszę cię poprowadzić, bo ja wiem, gdzie jest. Mam złe przeczucie. Aha. A otworzysz? Czy ja mam otworzyć? Oby Triss nic się nie stało. No, teraz się martwisz, chłopie. Oho, uła. Niezła rzeźnia. Nie wygląda to dobrze. Sprawdź mi ślady. Może się czegoś dowiemy. Mhm. Zbadamy. Za dużo tej krwi. Jak z porana. O? Jaskier, patrz. Co to? Oho. Podglądajka. To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Zamtus. Może burdelmama widziała, co się tu stało. Chodźmy. No dobra. Biegnij do burdelu nad karczmą. A, tutaj Jaskier. No dobra, to wchodzimy, Jaskierku. Otwieranie, zamykanie drzwi jest zawsze męczące. Witaj, Jaskier. Macie szczęście. Dzisiaj dajemy darmo. Ale za dwóch naraz będziecie musieli dopłacić. Derae, to wiedźmin Geralt. Chcemy tylko porozmawiać. W czasie ostatniej godziny kto był w tej izbie? Mów. Ja i Garvena. Garvena, czyli? Bajzel mama. Co chcecie wiedzieć? Triss Merigold, rudowłosa czarodziejka, była w izbie obok. Co się z nią stało? Nie podglądałyśmy. Ja nic nie wiem. Boję się. Niepotrzebnie. Bądź tak dobra i opowiedz mi wszystko. Przecież patrzyłaś przez otwór w ścianie, prawda? Garvena była jakaś taka niespokojna przez to święto. Kazała dziewczynom dawać darmowe numerki. A mnie wzięła do pokoju i kochałyśmy się. Gdy już byłam prawie... Wtedy usłyszałyśmy rozmowę i Garvena zaczęła podglądać. To była ta czarodziejka i Cedric. Cedric?
Jesteś pewna? Tak. Wtedy zaczęłyśmy się przepychać z Garveną, ale w końcu dała mi popatrzeć. Triss powiedziała, że sprawdzi, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. Podeszła do lustra i coś wyszeptała. Błysnęło i przed lustrem pojawił się taki straszny mężczyzna. Jak wyglądał? Jak jaszczur. Głodny, stary jaszczur. No nie wiem. Triss bardzo się zdziwiła, a jaszczur wyrzucił z siebie... Strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Jaszczur uśmiechnął się jadowicie, a Triss powiedziała... Wow, ale gadżety. Strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Witaj, Detmold. Zastanawiałam się, z kim ostatnio rozmawiała Sheila. Szpiegujecie się nawzajem, nie wiedziałem. To o czym porozmawiamy? No dobra, po kolei. Ścigam królobójcę. Może coś słyszałeś? Ua, aż mnie ciarki przeszły. Kimkolwiek jest, już go nie ma. Inaczej zaśpiewasz, jak dobierze się do twojego władcy. Marigold, Marigold, zacznij myśleć, jak przystało na przedstawicielkę magicznej profesji. Przynosisz wstyd wszystkim czarodziejom. Foltest nie żyje. To między innymi twoja wina. Twoja i, jak mówią plotki, twojego wiedźmińskiego kochanka? Chyba w to nie wierzysz. Nieważne, w co ja wierzę. Ważne, co ludzie mówią. W Temerii jesteś skończona. Twój wiedźmin też. Chyba, że złapiecie sprawcę. Co zamierza Henselt? O co ty mnie prosisz, Marigold? Ciesz się, że w ogóle z tobą rozmawiam. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Pomóż mi, Detmold. Potrafię się odwdzięczyć. Nic mi nie możesz powiedzieć, bo nic nie wiesz. A twoich wdzięków nie chcę. Nie jesteś w moim typie. Co to wybrać? Mam informację o Filipie. Zainteresowany? A może to? Słyszałeś, że Filipa wyjechała z Redanii? Słyszałem. Wiesz, gdzie jest? Wiem. Ale najpierw odpowiesz na moje pytanie. Niech ci będzie. Jedno twoje pytanie w zamian za informację o Filipie. Jakie są polityczne plany Henselta? Jesteś bezczelna, Marigold, ale słowo się rzekło. Henselt zamierza wydrzeć Dolinę Pontaru Edirn. Przy okazji zmusi tego wymoczka Stenisa do złożenia hołdu lennego. Księcia Stenisa, spadkobiercę Demavenda. Tego samego. Edirn, okrojone o Dolinę Pontaru, będzie księstwem całkowicie zależnym od Kedwen. Twoja kolej. Filippa jest w Vergen. To małe miasteczko na granicy Edirn i Kedwen. Wiem doskonale, gdzie to jest. Tam właśnie zebrały się resztki wojsk Edirn pod dowództwem jakiejś dziewki, co to ponoć smoka ubiła. Co to za dziewczyna? Przewodzi zbieraninie chłopów, biednej szlachty i nieludzi. Nawet książę Stenis, syn Demavenda, musi się z nią liczyć. Ale to bez znaczenia. Henselt przejedzie się po tej hołocie. Batogami ich rozgoni. A Filippa? Co tam robi? Za mało wiesz, Detmold, żeby opłacało mi się mówić. Bywaj. I to wszystko. Więcej nic nie widziałam ani nie słyszałam. Co się stało z Triss i Cedriciem? Nie wiem, co było potem, bo Garvena mnie odepchnęła i sama patrzyła. Ale słyszałam trzask, krzyk i odgłosy walki. Garvena zasłoniła otwór obrazkiem, była cała blada. Kazała mi milczeć. Siedziałyśmy przez chwilę i gdy wszystko ucichło, wyszłyśmy. Garvena poszła do swojej izby i potem jej nie widziałam. Ale zauważyłam Cedrica. Szedł uliczką w stronę lasu. Zataczał się. Zaczekaj na mnie, Jaskier. Idę po Cedrica. A Garvena? Racja. Sprawdźmy to. No dobra, czyli co? Muszę podążać z Jaskrem na niższe piętro. Aha, i muszę użyć też eliksiru kot, żeby odszukać śladów Cedrica. No ej, gdzie ty idziesz? Do Garveny musimy iść. Garvena, z tego co pamiętam, siedziała tutaj w podziemiach. Ej, wiedźminie, gdzie ty wchodzisz? Wybory tego bi! Tu jest... Garvena.
Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? O, jest Garwena. Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę, coś tam próbuje. Wreszcie nie, to nie jest Garwena. Tu Garwena siedziała. Sorry, bez pukania wchodzę. O kurde. Co to było? Spóźniliśmy się. Ale dlaczego? Nie wiem. Idę po Cedrika. Kurde. List pożegnalny Garweny. Przeczytamy. Okej. Ej, no nie o to mi szło. Kniżki. Dobra, teraz przeczytamy. Widzę, że nie ma dla mnie ratunku. Niebawem usłyszę tupot podkutych butów na schodach, a później pięści w pancernych rękawicach za łomocą w moje drzwi. Wyznaję, iż donosiłam Jorvetowi, ale imienia pośredniczki nie zdradzę. Bernard Laredo to obleśny knur i miałam nadzieję, że ktoś zarżnie go jak świniaka. Wyznaję, że życzyłam śmierci wszystkim tym obmierzłym typom, które odwiedzały burdel, by nasicić swoje hucie, a potem wracały do domu tłuc żony i żłopać piwo. Nienawidziałem tego miejsca i cieszę się, że je opuszczam, choć nie tak, jak chciałam. Wy, którzy czytacie ten list, nie dbam o ideały, Skojatel, po prostu chciałam waszej śmierci, Garwena. No cóż. To ja muszę teraz chyba... Gdzie jest Triss Merigold, zabójczy królów? No. Boże, jedyny kiedy ja to przy... No, na sam koniec. Aha, rozumiem. To nie to. Powracające wspomnienie. Okej. Dobra, gdzie jest Triss Merigold? Ja tropię wobec tego Trissówę dalej i w tej sytuacji muszę iść po śladach Cedrika. A żeby to uczynić, muszę wypić eliksir kot. Nie, tego dzisiaj widziałam. Ej. Do wyjścia, Wiedźminie, do wyjścia. Ten żołnierz to baluje tutaj, hu. Okej. Kocur. Medytacja. No i cóż, picie eliksirów. Spoko. Kot. O Jezus, tych kotów to mam aż 10. Dobra, łyknę go sobie. I spoko. Powiem wam, że jeśli chodzi o kota... O, są ślady krwi. No to idę po nich wobec tego. Tu jest pierwszy ślad. Cedrik poszedł do lasu. Kłaniam się. Tutaj wyraźnie świecą na czerwono. Dzięki kotowi widzę też to wszystko, co dzieje się za murami. No, kot tu widzę w tej części Wiedźmina działa inaczej niż... kot z pierwszej części. Tam rozjaśniał po prostu obraz. Tutaj jest założony nieco inny filtr. Mamy czarno-biały obraz. No, Cedrik, gdzie jesteś? No właśnie, Cedrik, uważaj, gdzie ty kurde jesteś? Chłopie. Obficie krwawił, takiej ilości krwi mogłyby spowodować, żeby się wykrwawił w ciągu kilku minut. W zasadzie przy tych ilościach krwi nie powinien dobiec nawet tutaj. Tu? Tam. Widzę krew. Zapłacisz za naszą krew, Wiedźminie! Na niego! Ojej, nie o to chodzi. Dobra. Yeah.
Mam nadzieję, że oni nie będą krwawili, że ich ślady krwi, ale widzę ich system. Dobra. O, jest tu jeszcze jeden chętny. Na szczęście czekał na mnie. Tych dwóch robaczków. Zdychaj, świnio! Będziesz tu do mnie strzelał z łuku? Rusz się, chłopie. Nie zabijesz mnie, bo jesteś wolny po prostu. Dobra. Krwawił jak prosiak. No, tak jakoś... Kurde, wilki wyją. Człowiek. Muszę wrócić na ścieżkę. To dla zmyłki chyba są te ślady krwi tutaj. A, to wróciłem do Flotsam, dobra. Nie lubię tego kota. Tą stronę nie. Z tą stronę gdzieś. Mocno krwawi. Nie mam wiele czasu. No tak, wykrwawi się, ale chyba dobry kierunek. Nie w tą stronę, tędy. Zwolnił. Aha. Nie może być daleko. Okej, czyli zbliżam się do niego. Tu jest niezła rzeźnia. Przyjaciel nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrica. Tak dla zmyłki. Tutaj jest. Cedmin Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocal ich dusze, a wrócą twoje wspomnienia. Czyżbym miał udać się do Edirn? Co się dzieje? Las. Czuję obecność. Cedric umiera. No, zwierzęta przyszły popatrzeć na jego śmierć. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail Gwynblade. Żegnajcie. Pięknie zmarł. Żywo do spadzie w pięknych okolicznościach przyrody. Wiedźmin zamknął jego strudzone oczy. No i teraz piękne ujęcie okolicy.
Geralt! Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Kurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. O co chodzi, Zoltan? Chcą odbić Jorveta i innych jeńców. Przyda się twoja pomoc. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. Skojatel ci nie ufają. Mnie zresztą też. Ale możesz to zmienić. Pogadam z nimi. Może Roż albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. Okej, okay, teraz mam chyba nowy poziom, więc sobie rozdam talenciaki. Zadanie zakończone. O kurde, co to było? O, Skojatel. Z wami gadać nie będę. Za to, że mnie atakujecie, zginiesz marnie. Broń się. A ja porozmawiam z Vernonem w jego kwaterze. Cyk. Co tam jest takiego na czerwono zaznaczonego? A, to miejsce mocy. Dobra. No cóż, chyba zrobimy w ten sposób, że rozdam sobie tutaj ten talencik. Heroi. Oczywiście drzewko treningowe. Tu już mamy przeinwestowane. Tu, odbijanie strzału. No dobra, to ja w to odbijanie strzału na razie... A, dwa talenty, więc wykończę to drzewko i będę miał spokój, jeśli chodzi. Będę mógł inwestować... Dobra. Tutaj mogę zmutować to jeszcze. A, to powiedzmy zmutuję tym mutagenem wzmocnienia. Okej. No, to osiągnąłem poziom 13. Na razie mam 0 talentów do rozdania. Będę mógł rozwijać dzięki temu, że... wypełniłem drzewko... tę gałąź treningową. Inne. Co ja jeszcze mogę z eliksirów ukręcić? Filt Petriego. No, powiedzmy, że zwiększę... stworzy ten. A niech będzie, że 3 stworzy sobie. Gawron. A gawrony też sobie stworzę. Też 3. Jaskółki to chyba mam, kartacz, koty mam, krew flaki. O, krew flaki też sobie wykonam. Wszystkiego po 3. Mangusty. No, mangusty to już mi chyba nie będę. Puszczyki. Smoczy sen. Aha. Wilga. No, wilki sobie stworzę. No, jedną powiedzmy. No, 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 miała być wilka. Okej. No dobrze, talenty rozdane, receptury wykorzystane w celu stworzenia niezbędnych eliksirów. Ja muszę teraz udać się do Vernona Rosha, ale uczynię to w następnym odcinku i w związku z tym na razie serdecznie dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć i czołem.